Czy poranne kłopoty techniczne ustąpiły? Nie, no cóż, to jest silnik, tego się nie da zmienić w czasie rajdu. Może w tej chwili serwis zobaczy, co się stało tak naprawdę i co się dzieje. Mam nadzieję, że tak doszczędnie się silnik nie zepsuje i będzie wszystko ok, że będę mógł dojechać do mety, bo brakuje mi bardzo kilometrów OS-owych tym samochodem. Ale jedziemy swoim tempem, po prostu, znaczy swoim tempem. Staram się jechać jak najszybciej się da i robię wszystko, żeby tutaj jak najwięcej wygrać, ugrać i tak dalej. W sumie są niewielkie różnice, bo tam do czwartego chyba, czy do trzeciego dzieli mnie 20 parę sekund. No, stawka jest bardzo wyrównana, ale dzisiaj naprawdę mieliśmy duże kłopoty z mocą. Zresztą było to widać, że w międzyczasie do Water Splash'a mieliśmy bardzo podobne czasy, do właściwie takie same do Michała Bemenka czy Michała Sołowowa. Dopiero od Water Splash'a straciliśmy, czyli mając jeszcze 18 km, na tych 18 km po prostu auto spuchło, silnik spuchł. No, teraz serwis będzie patrzył, diagnozował, co się stało. Mam nadzieję, że tak jak już powiedziałem, że dojdziemy do mety i zdobędziemy cenne doświadczenie.